tak powiedzieli, które no myślę, że są gdzieś tam może nam znane, ale często je zaniedbujemy. I myślę, że jest potrzebna wielka uczciwość, kiedy dzisiaj będziemy rozważali Boże Słowo. Uczciwość wobec siebie, wobec Pana Boga. Że nie wspomnę o uczciwości wobec Kościoła, no bo rozumie się samo przez się. Pierwszy fragment, króciutki, przeczytamy z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Wszyscy go znacie pewnie. Od 1 do 3. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów by nie mógł czynić, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Zobaczcie, jakie logiczne myślenie. I trzeci werset, który nas interesuje w tym wstępie. Jezus odpowiadając, mówi mu. Zwróćmy uwagę, jak bardzo zdecydowana jest, jak bardzo jasna i precyzyjna odpowiedź Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Pewnie niektórzy myślą, to cóż można jeszcze powiedzieć w tej sprawie? Przecież to już 1555 razy było czytane i omawiane. No nic nowego. Ale jest coś, na co chcę zwrócić dzisiaj uwagę, abyśmy mogli przejść do dalszej części naszych rozważań. Nie będziemy zadawali pytania, dlaczego Nikodem przyszedł do Jezusa. Nie jest to tematem naszych rozmów. On przyszedł do Jezusa. To jest ważne. I ważne jest, co powiedział Jezusowi. Czynisz cuda. Czynisz cuda. Nie wiem, czy on był świadkiem tych cudów, czy jedynie słyszał o tych cudach, ale było na tyle dużo informacji, jeśli tak można powiedzieć, w ówczesnym eterze, na temat tego, co czyni Jezus. A być może właśnie również Nikodem był świadkiem jakichś cudów. Że nie dawało mu to spokoju. Oczywiście był uczonym, był członkiem Sanhedrynu, był wybitną postacią w narodzie żydowskim i był jednym też z tych, którzy zastanawiali się, uczciwie zastanawiali się, czy Jezus nie jest czasami zapowiedzianym Mesjaszem. To oczywiście była jedna z głównych przyczyn, dla których znalazł się przed obliczem Jezusa. Niemniej to, co go przyciągnęło i to, co sprawiło, że nie mógł przejść obojętnie wobec osoby Chrystusa, to, co on sam mówi, czynisz cuda, czynisz niesamowite cuda. I gdybyśmy to sparafrazowali, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, nie rozumiem tego, jak to jest możliwe. W podtekście brzmi ja, religijny człowiek, ja faryzeusz, ja, czyli ten z tej najbardziej religijnej grupy społeczeństwa żydowskiego. Dziesięcina, coś normalnego. Wszystkie święta, oczywiście. Wszystkie przepisy zdecydowanie przestrzegam. Ale niczego takiego nie doświadczam w swoim życiu. Czynisz cuda. Wytłumacz mi, co się dzieje, jak mam rozumieć tę całą sytuację. Czy nie przypomina nam to czegoś? Nie przypomina nam to chrześcijan, którzy mówią, no jak to jest, modlę się, czy modlimy się, śpiewamy pieśni, nakładamy ręce. No a gdzie są te cuda, o których Biblia mówi? Gdzie są te cuda? Nigdy wam się nie zdarzyło słuchać takich słów? Nigdy wam się nie zdarzyło pomyśleć w ten sposób? Teraz będzie najlepsze. Co Jezus mu odpowiedział? I
właśnie dlatego mówiłem o uczciwości, która jest potrzebna, abyśmy dzisiaj przyjęli to Boże Słowo. Być może z wielką pokorą. Jezus nie podejmuje z nim dyskusji. Jezus mógłby powiedzieć, no bo wiesz, bo ja to robię tak. Wiesz, no ja to robię tak, po prostu kładę ręce i sam widziałeś. Wiesz, co by się wtedy stało? Nikodem by doszedł do wniosku, że też tak może. No też, nauczyłby się, położyłby ręce, działa, a nie działa. Czy myślicie, że to jest niemożliwe? Ależ dokładnie tak postąpili pewni ludzie, synowie arcykapłana z Cewy, czy w innym tłumaczeniu z Kefasa. Przyglądali się, jak to robi Paweł i ułożyli sobie kolejność. Aha, najpierw mówi takie słowa, później tak kładzie ręce, a później głośno krzyczy, a później tupnie nogą. Ja nie wiem, czy tak było, ale być może tak było. I krok po kroku, punkt po punkcie napisali sobie na kartce, nie było kartek, wiecie, no ale na tabliczce glinianej napisali sobie, no i krok po kroku. I oczekiwali czego? Rezultatu. A co się zdarzyło na końcu? Niespodzianka. Okazało się, że klucz nie działa, bo nie zewnętrzne rzeczy działają. I dlatego Jezus nie próbował go uczyć, nie próbował mu mówić, przekonywać go, zachęcać. Wiesz, no bądź człowiekiem wiary, zaprzyj się, jak będziesz to ćwiczył. Jezus mówi, Nikodemie, ty masz tylko jeden problem w życiu. Jeden, jedyny. Nie masz żadnego innego problemu. Nikodem mógł się zastanawiać, jakiż on może mieć problem. On, człowiek, który jest jednym z najbardziej religijnych w Izraelu. I wiecie, że jego to, co się teraz stanie, to, co usłyszymy, świadczy o tym, że on miał wielki problem w życiu. Bo Jezus mówi mu, nie narodziłeś się na nowo. Żeby mieć udział w tych cudach, żeby mieć udział w tym, co widzisz, co przeżywają inni ludzie, musisz się na nowo narodzić. I czego byśmy oczekiwali od człowieka, który jest tak religijny? No, moglibyśmy na przykład oczekiwać takiej reakcji. Aha! No tak, no nie narodziłem się na nowo. No Panie, no nie pomyślałem o tym, żeby pokutować, żeby wyznać swoje grzechy, żeby mieć bliską społeczność, bo wydawało mi się, że jestem człowiekiem świętym. Ale co Nikodem robi? Drapie się po głowie i mówi, no jak? No nie, nie. No jak narodzić się na nowo? To co mam zrobić? Wejść do młoda matki swojej? Zobaczcie komiczność tej sytuacji. On w ogóle myśli obok. On nie myśli w sposób, którego należałoby oczekiwać od człowieka wierzącego. On myśli w sposób, który nie przystoi wręcz człowiekowi wierzącemu. Znowu próbuje znaleźć jakiś regulamin. No jak tam wejść do tego łona z powrotem, narodzić się na nowo? To jest niemożliwe. I właściwie można by oczekiwać, pewnie tak gdzieś było, popatrzył na Jezusa i mówi, no ale no, to jest niemożliwe. No. To jest niemożliwe. To się nie da zrobić. Jak dalej czytamy ten tekst, to Jezus mówi tak. Zgadza się, to jest niemożliwe, ponieważ to jedynie Bóg może uczynić. I dalej jest powiedziane, i tego już nie będę opowiadał, bo to prawdopodobnie wszyscy wiedzą, a jak ktoś nie wie, to sobie doczyta. Jezus wskazuje mu na konieczność nowego narodzenia z wody i z ducha. Czyli wskazuje mu na to, że jego wiara musi być na nowo narodzona. Że on jest człowiekiem tylko religijnym. Że jedynie pewne zasady stosuje w swoim życiu i dlatego nic nie działa w jego życiu. Dlatego jego życie nie przynosi mu satysfakcji. Czy myślicie, że Nikodem przyszedłby do Jezusa na tę rozmowę, gdyby był człowiekiem pełnym pokoju, pełnym wewnętrznej miłości, pełnym człowiekiem, którym jest pełnia wdzięczności dla Boga, który ma bliską społeczność z Bogiem, który modląc się, rozkoszuje się Bogiem, który idąc do świątyni, śpiewa w swoim sercu z radością. Myślicie, że przyszedłby do Jezusa? Myślicie, że tak ważne dla Niego byłoby to,
że akurat jemu się nie zdarzyło nikogo uzdrowić z jakiejś strasznej choroby? On po prostu był martwy wewnętrznie. Wiemy, że był to człowiek, który szukał sprawiedliwości. To był jego plus. Ale był wewnętrznie martwy. Pomimo tych wszystkich czynności, których regularnie, codziennie dokonywał. Dzisiaj, kiedy mówi się o faryzeuszach, to jest to taki synonim kogoś, kto jest oszustem, kogoś, kto jest dwulicowy. Ale żeby dobrze zrozumieć, kim byli faryzeusze, trzeba by sięgnąć do historii, przyjrzeć się tym niezwykłym ludziom. To była wąska grupa, licząca nie więcej jak kilka tysięcy ludzi. Byli uznawani za świętych. W narodzie żydowskim mieli ogromne poszanowanie. Jezus wytyka nie to, że oni pewne rzeczy robili, ale wytyka to, że robili te rzeczy na pokaz. Nie z wyniku wewnętrznego przeżywania, nie w wyniku wewnętrznej duchowej jedności z Bogiem, nie w wyniku prawdziwych duchowych przeżyć, ale w wyniku pewnej religii, która kazała im modlić się na ulicy, kazała im z każdej działalności, którą prowadzili, oddawać dziesięcinę i mówić o tym głośno. Byli to ludzie, którzy ostentacyjnie na przykład nie siadali do posiłku z poganami, nie siadali do posiłku na przykład z celnikami, bo uważali, że się wtedy zbrudzą duchowo. Jezus to napominał i to im wytykał. Ale co do meritum ich życia, nie miał nigdy wątpliwości, że to są ludzie, którzy we właściwy sposób podchodzą do prawa, ale nie wyciągają z tego żadnych wniosków. Takim człowiekiem był Nikodem. Nie możemy w nim zobaczyć kogoś strasznie złego, jakiegoś zawziętego wroga Boga, bo tak nie było. Tak nie było. Bo wtedy nie zrozumiemy, co tak naprawdę Jezus mówi do Nikodema. Zwróćmy uwagę, że on nie mówi Nikodemowi o Bogu. Nie wskazuje mu na Stwórcę Wszechświata. Nie opowiada mu po prostu podstaw wiary. Bo on wie, że Nikodem to wszystko wie. Nikodemowi nie było to potrzebne. To, czego Nikodem nie miał, to nie miał życia w sobie. Miał dużo wiedzy, dużo informacji, ale nie miał życia w sobie. Do czego jest nam potrzebna uczciwość dzisiaj, kiedy konfrontujemy się z tym słowem? Czy mamy w sobie życie? Czy masz w sobie życie? Masz w sobie życie? Zastanówmy się. Czym się objawia życie? Chciałbym zwrócić uwagę na Ewangelię. No, my jesteśmy przyjaźni. Od pierwszego rozdziału, drugi werset. O, niech będzie od pierwszego, żeby było jasne wszystko. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, a wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. I uwaga, w nim było życie. A dalej jest napisane, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności i światłość jej, i ciemność jej nie przemogła. Masz w sobie życie? Co charakteryzuje życie? Że życie świeci w ciemności. Mieliście kiedyś okazję być w martwym lesie? Kto miał taką okazję? Ja miałem okazję być kiedyś w lesie, który z powodu wyziewów różnego rodzaju umarł. Jak szło się z daleka i nawet jak się podchodziło do tego lasu na odległość kilkudziesięciu metrów, piękne, proste sosny, wyglądało to cudownie. Ale kiedy weszło się i właściwie już kilka metrów przed tymi sosnami, widać było, że to jest martwe, suche.
Natomiast pomiędzy tymi drzewami były drzewa, które były zielone, soczyste. Jak myślicie, które z tych drzew przyciągały wzrok? Te suche? Nie. Wzrok sam kierował się na życie. Sam kierował się. Nie trzeba było szukać, nie trzeba było zmuszać się do tego, żeby patrzeć właśnie na te zielone drzewa. Nie ma takich ludzi, którzy by weszli do takiego lasu i powiedzieliby, ach, jak rozkosznie tu jest, tyle suchych drzew. W życiu tego nie widziałem. To jest cudowne miejsce. Nie, nikt tak nie powie. Jak się skonfrontuje z taką rzeczywistością, jest mu źle, smutno. Ja przynajmniej tak to przeżywałem. Ale kiedy zobaczyłem te pojedyncze zielone drzewa, żywe, one wyglądały na tle tego złego lasu, jakby chciały skakać z radości, z tego potencjału życia, który w nich jest. Aż się oczy cieszyły. Jednak jest życie. Kto to jest chrześcijanin? Jeden z kaznodziei kiedyś zapytany, jak jest w stanie rozpoznać wierzących ludzi, chrześcijan, stwierdził, że wystarczy, że przejdzie ulicą. Miał rację? Czy miał rację? To jest bardzo ważne pytanie. Mam nadzieję, że miał taki wgląd, że tak powiem, w życie ludzi, w tą duchowość, to niewidoczne na zewnątrz, że miał dosyć dobre możliwości rozeznania. Ale myślę, że miał rację. Miał rację. W tłumie, który stanowi ten świat, chrześcijanie muszą się wyróżniać. Słowo muszą nie oznacza, że mają się zmuszać, tylko oznacza, że są tak inni, że nawet gdyby chcieli się ukryć, nie jest to możliwe. Na dowód tego przeczytamy inny fragment. Muszę wam powiedzieć, że mówię inne kazanie niż sobie założyłem, ale już wam to przeczytam, bo chodzi mi o fragment, który mówi nam o tym, że jesteśmy światłością. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Czy dlatego jest tak napisane, że miasto chce się ukrywać? Ono nie może, bo jest położone w takim miejscu, że gdyby nawet nie chciało się pokazywać, no to jak się zapalą wszystkie światła, musi być widoczne. Musi być widoczne. Przeznaczeniem, naszym przeznaczeniem jako ludzi wierzącym jest być światłością. Dlatego, że ten rodzaj życia, który mamy w sobie, jest światłością, jest pełen światła. Wracam do tego, o czym żeśmy na początku mówili. Dlaczego Nikodem nie był w stanie pojąć, co się dzieje? I dlaczego nie doświadczał, nie miał udziału w tym, co dla Jezusa było czymś absolutnie zwyczajnym? A wiemy z historii Kościoła, że nie tylko dla Jezusa, dla pierwotnego Kościoła uzdrowienia, wyzwalanie ludzi z więzów demonizmu nie było czymś nadzwyczajnym. Było wręcz normalną praktyką. Tak to zostało zapisane w Dziejach Apostolskich. Nie znajdziemy takiego świadectwa, kiedy na przykład Piotr się modli i jest człowiek uwolniony, a Piotr mówi, o, a cóż to się dzieje? Tego w instrukcji nie było. Znajdziemy takie świadectwo? Nie, nie ma czegoś takiego. Ale wiecie, gdzie jest takie świadectwo? Jest takie świadectwo, kiedy się modli poganin. Kto pamięta, który? W Dziejach Apostolskich. Jest takie świadectwo, kiedy modli się pewien poganin i nagle mówi, o, co się dzieje? Przeczytać wam? Nie pamiętacie, no. Cała moja służba... Kto? O właśnie, Korneliusz. Korneliusz był człowiekiem pobożnym, ale był poganinem.
I tenże poganin modli się do Boga i w pewnym momencie Bóg do niego przemówił. Chodziło o to, żeby Piotra sprowadził. A kiedy Bóg zaczął do niego przemawiać, to co mówi Korneliusz? Co jest, Panie? Co jest? No jak, no modli się do Boga, chce odpowiedzi, prawda? A jak Bóg odpowiada, to mówi, no co jest, o co chodzi? To poganinowi się może zdarzyć. Ale kiedy chrześcijanin się modli, to on się spodziewa, że jego modlitwa będzie wysłuchana. Będzie wysłuchana. Jest to rzecz naturalna, normalna. Zgadzamy się, że to jest normalne? Skoro tak, to nie dziwmy się, że jeśli Nikodem przychodzi do Jezusa i pyta go o pewne rzeczy, to prosty wniosek, jaki wynika z tego ich spotkania, jest taki. Nikodem nie ma w sobie tego rodzaju życia. On oczywiście nie jest martwy fizycznie, ale jest martwy duchowo. Nie ma w sobie tego rodzaju życia, które jest potrzebne, aby mieć łączność z Najwyższym. Czy w takim razie mamy w sobie ten rodzaj życia? Czy jestem człowiekiem, który jest narodzony na nowo? No, pastorze, w zborze ewangelicznym o to pytać. No wszyscy są narodzeni na nowo. Jeśli tak, to znaczy, że wszyscy są zbawieni. To mamy patent. Wiecie, że mamy patent? Wystarczy przyjść do zboru ewangelicznego i już się jest zbawionym. Oczywiście trzeba jedynie przyjąć Pana Jezusa. Automatycznie się narodzimy na nowo, jesteśmy zbawieni. No, niektórzy powiedzieli, halleluja, mamy zbór jedynozbawczy. Nie jest tak. Nie jest tak. I my wiemy, że tak nie jest. Nie będę nikogo przekonywał. Bo my wiemy, że tak nie jest. To jest pewien proces rozłożony w czasie, dotyczący różnych ludzi, czasami niektórych nie dotykający. I to też jest prawdą. Czy więc masz w sobie to nowe życie? Jeśli nie masz w sobie nowego życia, to ci współczuję. Bo wiem, jak żyjesz, bo ja tak żyłem. Nie mogę spać w nocy. Wiecie dlaczego? Ze strachu. Jak sobie pomyślałem, co się ze mną stanie, jak umrę, byłem przerażony. Ja tak to przeżywałem. Być może ktoś jest twardy i tego tak nie przeżywa. Co jeszcze? Nie miałem pokoju w sercu. Byłem człowiekiem niesamowicie impulsywnym. Potrafiłem to zgnieść w sobie, ale to, co się tam działo w środku, no, to był piec hutniczy. Nie miałem żadnej perspektywy w życiu. Wszystko było źle. Wszystko było nie tak. Wszystko było nie tak. To jest charakterystyczne dla ludzi, którzy nie mają w sobie nowego życia. A co się stało wtedy, kiedy się nawróciłem i nowe życie przyszło do mojego życia? Wiecie, co się najpierw stało? Byłem zasobnym człowiekiem, wszystko straciłem. To była pierwsza rzecz, która mi się zdarzyła. A wierzcie mi, trzymałem to rękami, nogami i zębami. Bóg mi wszystko zabrał. Wszystko. Z pięknego samochodu przesiadłem się do rozklekanego malucha. Ale wiecie, co się stało? Byłem radosny w środku. Byłem zadowolony z życia. Nie miałem mnóstwa rzeczy, które miałem wcześniej. Właściwie prawie nic nie miałem z tego, co miałem wcześniej. Straciłem wszystkich przyjaciół, wszystkie pieniądze. Ale w moim sercu był pokój. Do tego stopnia, że przychodzili do mnie ludzie i mówili mi, słuchaj, ty masz w sobie pokój. Ludzie, którzy mnie znali wcześniej, mówili do mnie, ty masz w sobie pokój. Gdzie to było napisane? Na twarzy, na nosie, na czole. Oni to rozpoznawali. Człowiek, który ma w sobie nowe życie, nie jest przegrany. Może wszystko stracić, ale jest zwycięzcą.
jest zwycięzcą. Jakim samochodem jeździł Pan Jezus? No, osiołek był całkiem dobrym środkiem lokomocji, ale nie był najlepszym. Lepszym był koń, piękny wierzchowiec. To był synonim bogactwa. Osiołek to był dla takich zwyczajnych chłopków. Pan Jezus takim jeździł. Jaki miał duży dom? Czy ktoś wie? No tego nie wiemy akurat. Ale chyba nie miał jakiegoś szczególnego, bo jakoś się to nie zapisało w niczyjej pamięci. Musiał mieć normalny, przeciętny dom, taki jak wszyscy mieli. Z tego wynikałoby, że po prostu no biedny. No bo tak ludzie wtedy żyli. Miał coś, co wyróżniało go, to prawda. Miał piękną szatę, wyjątkową. To była szata, która tym się charakteryzowała, że była utkana cała. Wiecie, szaty się tak robiło, że z kawałka materiału wykrawało się i zszywało się. A to była szata, która była tkana cała, nie była cięta. Więc to była wyjątkowej jakości. Założyli to nawet żołnierze, którzy rzucali losy o tę szatę. No, ktoś powiedziałby, no to znaczy, że był bogaty. Ja myślę, że to było tak, że ktoś mu po prostu ją podarował. Że ktoś z serca zrobił tę szatę i dostał ją w prezencie. To oczywiście jest tylko domysł, nic więcej. Tak więc Jezus nie miał niczego nadzwyczajnego, nie miał czegoś, co pozwalałoby mu, co byłoby taką bazą, na której mógłby, że tak powiem, planować swoje przedsięwzięcia. Był zwyczajnym człowiekiem, zupełnie zwyczajnym. Jedno, co go różniło od innych, to to, że nie był grzesznikiem. Nikt nie był w stanie mu tego udowodnić, że chociaż jeden grzech popełnił. Ale tak jak my płakał, tak jak my był zmęczony często, tak jak my nie dosypiał, tak jak my musiał wykazać się cierpliwością, ponieważ ciągle ktoś chciał z nim rozmawiać, ciągle ktoś chciał być blisko niego, nie miał możliwości, aby odpocząć, nie miał urlopów żadnych, nie wyjeżdżał nigdzie. Był jak najbardziej zwyczajnym człowiekiem, ale było w nim coś. Jasne, że ktoś powie, no był Synem Bożym, no to musiał być inny. Był Synem Bożym, ale był też w pełni człowiekiem. Ktoś, kto tego nie zauważa, nie rozumie istoty Jezusa. Gdyby on nie był w pełni człowiekiem, nie mógłby złożyć skutecznej ofiary z siebie za nas. Musiał być w pełni człowiekiem, przeżywającym wszystkie ludzkie słabości i okazać się jeszcze w tych słabościach zawsze zwycięzcą. Dlatego on nas rozumie, dlatego jest nam tak bliski i dlatego mógł złożyć siebie ofiarę. W nim jednak był ten rodzaj życia, który winien być w każdym, kto staje się jego uczniem. W każdym, kto staje się jego uczniem. W pierwszym liście Piotra możemy sobie otworzyć, bo przejdziemy do tego fragmentu. Czytamy 23 werset. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy, uschła trawa i kwiat opadł. Ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. Ten fragment Bożego Słowa mówi nam, że mamy dostęp do tego nowego rodzaju życia, niczym nieograniczony. Tak więc nikt z nas nie może powiedzieć, że on jest taki, no bo takim go Bóg stworzył. Jak to mówią górale, jakim mnie po nieboze stworzyłeś, takim mnie moc. Pan Bóg zbawia takich ludzi, jakimi jesteśmy.
ale po to, żebyśmy byli zupełnie inni. Nie tacy, jakich nas spotyka na początku naszej drogi. Jest powiedziane, że jesteśmy odrodzeni z czegoś, co jest nieskazitelne. Nie jest brudne, nie jest zanieczyszczone, jest doskonałe. A więc przyrównajmy to do pewnego obrazu. Chronimy się często przed chorobą poprzez szczepienie. Szczepionka, którą otrzymujemy, w pewnym sensie jest doskonała, ponieważ chroni nas skutecznie przed chorobą. Słowo Boże, które jest taką szczepionką dla naszego życia, kiedy go aplikujemy do naszego życia, jest tak skuteczne, że jest w stanie uchronić nas przed śmiertelnym naszym ciałem, przed całą grzesznością, która jest skupiona wokół naszego ciała. Apostoł Piotr mówi, że ciało jest jak trawa. Ciało jest jak trawa. Dzisiaj jest, jutro nie ma. Dzisiaj pięknie kwitnie, jutro się rzuca do ognia. Nie można więc budować czegokolwiek na ciele, ponieważ ciało nie ma w sobie żadnej siły ani mocy. Wielu chrześcijan buduje swoje życie na ciele. Dlatego nie mają udziału w Królestwie Bożym. Ponieważ do Królestwa Bożego nie wchodzi się drogą siły własnego ciała, siły własnej mocy. Nie, to nie jest ta droga. To jest droga Nikodema. To Nikodem chciał być świętym człowiekiem, bo chciał nim być, ale używał środków, które nie nadawały się do tego, aby go przygotować do świętego życia i aby przemienić go. Nikodem, pomimo najlepszych swoich pragnień i oczekiwań, nie był w stanie pójść drogą świętości. Człowiek, który buduje na ciele, buduje na własnych zasobach, nie jest w stanie wejść w rzeczywistość Królestwa Bożego. Ponieważ Królestwo Boże oznacza, że mam się wszystkiego wyrzec. Właśnie wyrzec wszystkiego. Dopiero wtedy Bóg jest w stanie rozpocząć swoje dzieło. Paweł mówi, że moja siła jest w mojej słabości. Kiedy ludzie zadawali mu pytanie, Pawle, skąd ty bierzesz siły do takiego życia? Paweł nie mówił o treningu, Paweł nie mówił o zasobach, Paweł mówi, moja słabość przed Panem, to jest moja siła. Bo kiedy ja upadam, to On mnie podnosi. Kiedy ja już nie mogę, to On wkracza ze swoją siłą. On powiada, ja się wyrzekłem wszystkiego, wszystkiego ze względu na Niego samego. Mogłem korzystać z pozycji, którą miałem w społeczeństwie. Mogłem korzystać z bogactwa, które miałem. Mogłem korzystać z wykształcenia, które miałem. Ale ze względu na Chrystusa, czytaj dalej, ze względu na Królestwo Boże, w którym chcę się znaleźć, ze wszystkiego tego zrezygnowałem. Uznałem, że to jest jak śmiecie, że to nie jest mi potrzebne, a wręcz jest blokadą dojściu do bliskiej społeczności z moim Zbawcą. Na czym buduję swoje życie? Co jest moim zasobem? Czego strzegę? Na czym najchętniej spoczywają moje oczy? Kiedy się dobrze czuję? Jeżeli moje konto w banku wskazuje odpowiednią kwotę? Jeżeli tak, to jesteś bardzo biednym człowiekiem. Niektórzy powiedzą, ha, ha, 100 tysięcy to jest kwota. Co on mi tak gada, że biedny jestem? Mogę sobie kupić, co chcę. Co chcesz? To kup Królestwo Boże. Kup Królestwo Boże. Myślicie, że ludzie nie mają takich pomysłów? Nie będę robił następnego testu, ale był taki człowiek, jest w Biblii. Chciał kupić. Chciał kupić. Niestety
Uzyskał dziwną odpowiedź dla niego. Bardzo dziwną. Nie masz udziału. Nie masz w tym udziału, bo twoje serce jest pełne brudu i złości. Możesz mieć. Może wyżej? Może jeszcze wyżej. Może pod sufit. Ale nie masz udziału w Królestwie Bożym, bo twoje serce jest pełne złości i brudu. A wiecie, co jest najgorsze? Ty o tym wiesz. To nie jest oskarżenie. To nie jest oskarżenie. Na czym jeszcze budujesz swoje życie? Można na wiele rzeczy ty wymyślić. Wykształcenie, pozycja społeczna. No, może... Oj, wejdę do Królestwa Bożego, jak się ożenię. Rafał, jesteś w Królestwie Bożym z powodu ślubu? Myślę, że Mariolka do Królestwa Bożego nie weszła, dlatego że z Rafała wyszła. No byłoby to straszną klęską dla obojga. Ale ludzie tak myślą, że jak to załatwię, na tym spocznę, o, to droga do Królestwa Bożego jest otwarta, bo już niczego więcej nie będę potrzebował. No nie znacie swojego ciała. Oj, nasze ciało to jest taka istotka, która zawsze czegoś potrzebuje. Znacie ludzi, którzy czegoś potrzebują? Zawsze? Popatrzcie do lustra. To wy. Oczywiście często ukryci pod maską, czasami zakryci Biblią, czasami taką piękną minę robią, ale tak naprawdę jak tylko popuścisz wodze swojemu ciału, to wychodzi z ciebie. To potrzebuje, tego chce, tamtego chce. I co się dzieje? Gdzieś ta lampa gaśnie. Światła nie widać. Co u ciebie słychać, bracie? Beznadziejnie. Co u ciebie, siostro? Wszystko się sypie. Co się stało? Pan Jezus przyszedł, zabrał królestwo? A to ci dopiero. Tak ci on lubi żartować, no. Daje, a później zabiera. Tylko, że w mojej Biblii tego nie ma. Nie wiem, jakie wy macie przekłady. Nie wiem, jak jest w przekładzie Nowego Świata. Być może tam coś by się znalazło. Ale co prawda mam go w domu, ale go tak rzadko czytuję, że nie doczytałem się jeszcze tego. Ale sądzę, że nawet oni taki głupot by tam nie wpisali. No więc gdzie to masz? Gdzie masz to światło? Kto ci ukradł? Jeżeli Biblia mówi mi, że to, co jest we mnie, jest uczynione z czegoś doskonałego, że zaszczepiono we mnie coś, co jest nieskazitelne, to albo Biblia kłamie, no muszę wziąć to pod uwagę, albo jest druga możliwość. Ja kłamię. Oczywiście są tacy, którzy próbują powiedzieć, że jest takie szarości są. No nie wszystko jest takie białe i czarne w tym świecie. W życiu też nie wszystko jest białe i czarne. Wiecie, jak ktoś mi zaczyna mówić, że nie wszystko jest białe i czarne, to ja już wiem, że on jest tak czarny, że już nawet nie widział nigdy białego koloru. Już zapomniał, jak białe wygląda. Jest tak. Wszystko jest białe i czarne. To jest prawda. Jest białe i jest czarne. Albo kłamiesz, albo nie kłamiesz. No, co świat wymyślił? Wiecie, co wymyślił świat? Mówisz prawdę inaczej. Ale co to znaczy? Kłamiesz lub nie kłamiesz. Prawda lub kłamstwo. Światłość lub ciemność. Czy ktoś z was użyłby lampy, która tak, no, tak sobie świeci, ale tak już wiadomo, że za chwilę padnie? Użylibyście takiej lampy? No musielibyście, nie wiem, no sami być tacy, że, no, że jeszcze chwila, a sami padniemy, więc to nie ma znaczenia, czy to świeci minutę, czy dwie. Normalny człowiek szuka zdrowej lampy, normalnej lampy, bo ona ma świecić. Pan Bóg będzie działał w ludziach i przez ludzi, których może użyć.
których może użyć. Nie będzie używał ludzi, których się nie da użyć. Czy ktoś próbował kiedykolwiek ugotować jajko na patelni? Próbowaliście? Spróbujcie. Szczególnie taka niska jest dobra. To jest taka tak zwana naleśnikarka. Ugotujcie tam sobie jajko. No nikt tego przy zdrowym zmysłach tak nie zrobi. Nie nadaje się to naczynie do tego. Ale czy ono jest złe samo w sobie? Nie. Ono się do tego nie nadaje. Czy Pan Bóg nas źle zbawił? Niedoskonale nas zbawił? Coś nam brakuje? Mam tu kartkę. Może być. Macie odwagę? Puszczę tą kartkę. Proszę. Wpiszcie na tą kartkę, jak ktoś ma odwagę, że Pan Bóg świadomie i celowo nie dał mi właśnie tego. Wpiszcie. Nie piszesz? Nic ci nie brakuje? No proszę bardzo. Zobaczymy, co na końcu dojdzie do mnie. Proszę puścić dalej, proszę dalej puścić. To nie jest do czytania. Na tym trzeba pisać. Jak ktoś ma odwagę, niech napisze. Jak napisze to ktoś, to wtedy będziemy z taką osobą się modlić, rozmawiać i spróbujemy zrozumieć, co się stało. No nikt nie chce pisać, ludzie! No co wy? No Piotruś, nie podawaj dalej, no pisz coś. Widzicie, to jestem zafascynowany. Nikomu niczego nie brakuje. To ja mam pytanie. Wy gdzie to macie? Gdzie to macie? Poszukam, może w kieszeni znajdę. Może ktoś mi podrzucił. Gdzie to macie? Ja chętnie chciałbym zobaczyć, jak wszyscy tym, co otrzymali, gdzie ta kartka, dawać tą kartkę podpisaną, opisaną. Myślicie, że to jakieś żarty były? My tu poważnie kazanie mówimy. No taka myśl mi teraz przyszła. Skoro nikt niczego tam nie chce napisać, to znaczy, że daje świadectwo prawdzie. Wiecie, co to znaczy? Że Bóg mówi prawdę. No jeszcze kartka do mnie nie doszła, więc nie wiadomo, co tam jest. Ale rozumiem, że jak nikt nie napisze, to znaczy, że Bóg mówi prawdę. Wiecie, że to jest to, co jest prawdą. To jest to. Okładka nie. To jest to. To jest to. Słowo Pana trwa na wieki. A to jest to słowo, które zostało wam zwiastowane. Ile my żyjemy? Ile wieków żyjemy? Jak już chcemy być tacy literalni. Ile wieków żyjemy? No jakoś, no właśnie, no wieków, no. Żyjemy lat 60-70, tak mówi Biblia. Niektórym skoczy setka, a niektórym skoczy naście lat. Też tak się zdarza. Ale Słowo Boże trwa na wieki. Czyli przeżywa nas ile razy? O! O! Skoro tak jest mocne, to czy nie warto go mieć? Nie warto nim żyć? Ile przeżywa pokarm, który dzisiaj rano czy wczoraj żeście zjedli? Króciutko. Króciutko. Nie warto go zjadać. Nie warto. Ponieważ on nic nie daje. Owszem, utrzymuje przy życiu nasze ciało, ale niczego nie zmienia w nas. Jest napisane, że to słowo, które trwa na wieki, zostało nam zwiastowane. To myśmy go otrzymali. To nam zostało dane. To ja to słowo dostałem. To ty to słowo dostałeś. To słowo dostałeś na twoje ręce, do twojego serca. Do twojego ducha zostało włożone. Możesz z niego nieustannie korzystać. Możesz go jeść i pić do woli. Nigdy się nie skończy. Izajasz mówi, że Bóg nas wzywa na ucztę, na wysoką górę, gdzie zachęca się nas do jedzenia tłustych potraw.
Wiecie dlaczego tłustych? Bo jedzenie tłustego mięsa kiedyś, czy tłustych potraw, było synonimem bogactwa. Jak ktoś tłusto jadł, to znaczy, że był obfity, był wyposażony, miał wszystko, czego potrzebuje. Nie tam jakieś, wiecie, grysiczki, czy to jarzynki. Słabi jadali jarzynki. Tłustość to był synonim bogactwa. Słowo Boże jest tłuste. Jest tak obfite, że człowiek się naje i czuć, że człowiek jest wypełniony. Dosłownie się to tak przeżywa, że jak Słowo Boże przyjdzie do człowieka, przecież sami dawaliście tego wielokrotnie świadectwo tutaj, mówiąc, że Słowo Boże do mnie przyszło i ja byłem rozradowany. Ja byłam szczęśliwa, rozwiązała mi się taka czy inna sprawa. Co to znaczy? To znaczy, że najadłeś się. To znaczy, że byłeś głodny i przyszło coś, co było pokarmem dla twojego życia. Bóg daje więcej niż potrzebujemy. Ci, którzy mannę zbierali, a zbierali więcej niż potrzebowali, owszem, zepsuło im się, ale mogli je zebrać więcej. Jak apostołowie roznosili chleb, który w cudowny sposób był rozmnożony, to chociaż się tysiące najadły, to jeszcze każdy dostał koszyk do ręki. Zawsze było więcej. Zawsze jest więcej. Słowo Boże mówi nam, że Bóg jest Bogiem obfitości. Nie musisz być człowiekiem, który ciągle i ciągle przegrywa swoje życie. Możesz być, owszem, ale nie musisz być. Chrześcijanin to człowiek światłości. To człowiek, którego z daleka widać, z jego radością w sercu. To człowiek, którego nawet w chorobie można spotkać i on w chorobie jest pełen wiary i ufności w Boga. To człowiek, który w najgorszych sytuacjach swojego życia mówi: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. To chrześcijanie umierali na stosach i mogli nie umierać, gdyby powiedzieli Bogu nie, wyrzekamy się Chrystusa. Ale tego nie zrobili. I chociaż cierpieli, to mieli wewnątrz swoich serc obfitość. To chrześcijanie umierali na arenach rzymskich. I chociaż mogli tego nie robić, bo mogli powiedzieć nie, wyrzekamy się Boga, wyrzekamy się Chrystusa. Nie zrobili tego, bo ich serca były przepełnione. Byli światłością, byli obfitością. Nie byli nędzarzami. Gdyby byli nędzarzami, to gdyby ktokolwiek im coś zaoferował, na przykład Cesarstwo Rzymskie, skwapliwie by to wzięli. Czy jesteś człowiekiem, który żyje, czy jest martwy? Jakim jesteś człowiekiem? Co rozsiewasz wokół siebie? Śmierć czy życie? Jaka jest twoja postawa względem Pana Boga? Kiedyś pastor Barkoczy, chociaż nie do końca zgadzam się z takim głoszeniem Bożego Słowa, ale jest w tym dużo prawdy. Stał tutaj i mówił, co wyznajesz, to masz. Jeżeli będziesz przez kolejne lata swojego życia wyznawał, nie mam nic, jestem biedny, niczego nie posiadam, nic mi nie wychodzi, to jak myślisz, jaki będziesz? Dokładnie taki. Nie będziesz nic miał, nie będziesz niczego posiadał, nic ci nie będzie wychodziło, wszystko będzie do niczego. Jeżeli będziesz wyznawał, że jesteś chory dzisiaj, jutro, pojutrze, popojutrze, to będziesz chory, nawet gdybyś był zdrowy jak koń. Wiecie, że nawet zdrowemu chłopu można mówić chorobę i umrze. Bo się tak przejmie. Nie chcę przez to powiedzieć, że należy wszystko lekceważyć. Chociaż jak patrzę na siebie, to tak jest. Ale nie zachęcam was do takiej. Nie zachęcam was do takiej drogi. Ja bardzo lubię lekarzy, ale jako przyjaciół. Natomiast nie bardzo lubię chodzić tam do nich i mówić o tych moich słabościach. Gdybym poszedł, pewnie bym wyłysiał do końca.
No ale cóż zrobić? No przecież to nie ja decyduję o tym, ile ja żyję na tym świecie. No gdy się bardzo zepnę i witaminę C będę zażywał, no to te jeden miesiąc mi dojdzie. No i co z tego? I co z tego? Ilu z was mogłoby dać świadectwo właśnie takiego podejścia? Ania by mogła to powiedzieć. Mogłaby Marta to powiedzieć. Nie chodzi o lekceważenie lekarzy, ale takiego złapania się Pana Boga nawet w najgorszej chorobie. Nawet wtedy, kiedy rokowania są, delikatnie mówiąc, niebezpieczne. To Pan Bóg decyduje o tym, jak długo żyjemy. To nie my decydujemy. Owszem, jeżeli coś naprawdę lekceważymy, to to jest głupota. Ale rozumiem, że wy mnie dobrze rozumiecie. Prawda, Rafałku? Co jest treścią mojego życia? Co jest treścią twojego życia? Czy jesteście zadowoleni ze swojego życia? Wiecie, że Biblia o tym mówi? Biblia mówi o tym, że chrześcijanin powinien być zadowolony ze swojego życia. Kto jest zadowolony ze swojego życia? A reszta co? A kto jest niezadowolony? Ktoś tam podniósł rękę, ale nie widzę kto. A, Bożenka, no. Bożenka. Ale to akurat chyba mnie nie dziwi. Piotruś, niezadowolony ze swojego życia? Wszystko przed tobą. Wszystko przed tobą. Nie tylko nadzieję, mamy Boga, który prowadzi nas do zwycięstwa. Kto wierzy, że Bóg nie prowadzi do zwycięstwa? Ręka do góry. Nikt? No to macie pecha, bo ja to zacznę egzekwować. Zacznę to egzekwować, zacznę was dopytywać się, dlaczego jesteś taki czy taka, trzy piętra poniżej wszelkiego poziomu. Czy Bóg nie darzy zwycięstwem? Ale pastorze, to tobie to łatwo mówić. Już to słyszałem. A dlaczego? Jak myślicie, dlaczego mi to łatwo mówić? No pewnie nie mam problemów, nie? Ja jestem bezproblemowy człowiek. Wiecie, że to jest nieprawda? Ale chcę wam powiedzieć, że w najgorszych sytuacjach mojego życia, kiedy naprawdę było tak, że tylko mi spod podłogi wystawały resztki włosów. Wiedziałem, nie tylko wierzyłem, wiedziałem, że Bóg ma mnie w swoje ręce. I co? I hop, wyciągnął mnie. I będę mu za to wdzięczny do końca życia, ale nie tylko do końca życia, bo to krótko będzie trwało, przez całą wieczność. Przez całą wieczność. Może ja, nie może, przepraszam, pewnie nie jestem jego najlepszym sługą, ale wiecie, zawsze sobie tak myślę, że jak już do nieba trafię, to będą takie odległe peryferie, takie no, końcówki nieba, i że tam mi dadzą takie peryferie, taką swoją moją siedzibę i będę sobie siedział. Będzie pokój, cisza, radość. Będę sobie spał, ile potrzebuję. Ale z daleka będę obserwował, jak się tam cudowne rzeczy dzieją. To dziwna wizja może, ale wiecie co? To jest czymś, czym można przetrwać najgorsze sytuacje. Myślicie, że w życiu nie ma problemów? Wiecie, że są. Ale co by to było, gdyby życie było bezproblemowe? Najgorsze byłoby to, że nie czulibyśmy, że żyjemy. To byłoby najgorsze. Bylibyśmy jak automaty, bezduszne. A tymczasem, kiedy cierpimy, to czujemy, że żyjemy. Jeśli cierpię z powodu mojego grzechu, to jest to powód do smutku. Ale jeśli cierpię niezasłużenie, to Biblia mówi, że jest to powód do radości. A kto się z nas cieszy wtedy, kiedy cierpi niesprawiedliwie? Znam takich, co się nie cieszą z tego, że cierpią niesprawiedliwie, ale na pewno są też tacy, którzy cieszą się, gdy cierpią niesprawiedliwie. Wierzę, że tak jest. Ale czemu się nie cieszymy wtedy, kiedy cierpimy niesprawiedliwie?
Co z tą lampą wtedy się dzieje? Knot się urywa? Nafty brakuje? No, całkiem możliwe, że to jestem tą panną jeszcze, która zapomniała oliwy. Lampa jak najbardziej, ale tam ktoś by się przejmował zapasami. Czyli kto by się przejmował takim wewnętrznym kształtowaniem człowieka, codziennym byciem z Bogiem, codzienną społecznością z Nim. Bo to sprawia, że nigdy nie brakuje tej przysłowiowej oliwy. Kończąc, chcę zadać jeszcze raz pytanie. Czy żyjecie jak na cmentarzu? No tak, jakbym poszedł na cmentarz w tej chwili i zadał pytanie, czy żyjecie? A tu gdzieś daleka HWE. No, efekt byłby identyczny, piorunujący wręcz. Żyjecie? A żyjecie z Bogiem? A czy chcecie, żeby było jeszcze wspanialej? Ktoś tutaj... A to Sylwia, tak? Sylwia? No to prawdziwy cud. Już wiecie, że jak ona przyszła do zboru, to ani B, ani B. Były prezydent dodałby ani kukuryku. A dzisiaj, proszę, żyje. A nawet podwójnie żyje, bo wiecie, że w niej też jest dodatkowo jeszcze życie. Więc we dwójkę tak wrzeszczą. Nasze życie nie jest skazane na przegraną. Nie jesteśmy skazani na to, żeby nos mieć na, jak to kiedyś mówiono, na kwintę. Nie. Jak przejdziecie się chodnikami, zobaczcie, że są porysowane. Wiecie od czego? Od tych nosów, co tam... Chcecie, żeby tam były ślady po waszym nosie? Nie. My jesteśmy ludźmi, którzy mają po swojej stronie Boga. Nie wiem, czy to do was dociera, kto to jest ten Bóg. Bo jak się dobrze zastanowić nad tym, to człowiek mało nie umrze ze strachu. Z kim ma do czynienia? Bóg jest tym, który opiekuje się nami. Opiekuje się nami. Opiekuje się mną, opiekuje się tobą. Nie widzę tu nikogo, kto byłby nieubrany. Nie widzę nikogo, kto byłby w jakimś strasznym stanie fizycznym. Nie widzę nikogo, kto nie miałby za chwilę gdzie pójść i usiąść, czy nawet się przespać. Nie widzę. A nawet jeżeli jest taka osoba o jednej myśle, to jest dopiero na początku drogi. Ale my, którzy jesteśmy z Bogiem lata, nie cierpimy. A jeżeli sobie naskrobimy czasami, jeżeli sobie sami narobimy kłopotów, to nie mówmy, że to Pan Bóg jest winien temu. I nie mówmy, że to inni są temu winni, jeżeli rzeczywiście zrobiłeś coś złego. To Pan Bóg przeprowadzi cię przez tą sytuację, ale nauczy cię, że nigdy więcej. Ostatnio miałem rozmowę z pewną osobą ze zboru na temat pewnych problemów finansowych, wynikających z tego, że ktoś sobie pozwolił na zbyt wielką ilość kredytów. Jak co było na końcu tej rozmowy? Pastorze, wiem, że już nigdy więcej. Czy dobrze się nauczył? Warto było? Jasne, że warto. Bo kto wie, co jeszcze by w życiu zrobił. A teraz już wie, jak to boli. Teraz już wie, jak trzeba cierpieć z tego powodu. To jest tylko przykład. Takich przykładów w życiu można naprawdę znaleźć wiele. Oczywiście, żeby być Bogu posłusznym, wcale nie trzeba najpierw zmajstrować coś. Lepiej być posłusznym. No ale wiecie, jacy my jesteśmy. Jak nie skosztujemy, nie dotkniemy, nie powąchamy, no to zawsze będziemy uważać, że coś nam przeszło koło nosa. No tacy jesteśmy. No. Bóg z takimi ludźmi miał do czynienia. Właśnie z takimi.
Bóg nie zbawia doskonałych, ale zbawia grzeszników. Pomyślmy, ile On z nami ma roboty. Ile On z nami ma kłopotu. Jak tak możesz Panu Bogu mówić, że ma kłopoty? Z nami ma, bo nas kocha, a my ciągle kombinujemy, jakby coś po swojemu zrobić. Ani Słowo Boże nas nie przekonuje, ani kazania nas nie przekonują, ani Duch Święty, który przecież też mówi do nas, nie udaje mu się przebić z informacją, że nie warto. I później przychodzi cierpienie. Później przychodzi upadek. To jest konsekwencja tego, że byliśmy nieposłuszni. Żaden chrześcijanin nie cierpi dlatego, że Pan Bóg sobie tego życzy. Ktoś powie, tak, tak, a Job? Przyjrzyjcie się Jobowi. Czy jak czytacie tę księgę, czy znajdujecie człowieka, który przegrał swoje życie? Ja nie znajduję tam takiego człowieka. On cierpi, ale ciągle wierzy Bogu. Mało tego, on daje świadectwo, że to, co się dzieje w jego życiu, nie wynika z jego grzechów. A na końcu jego historii odkrywa wreszcie, co się stało. Panie, znałem Cię tylko ze słyszenia, a teraz znam Ciebie twarzą w twarz. To jest coś niesamowitego. Wiecie co, dla takiego efektu to nawet warto pocierpieć, nie? Ale kto to wie, jak cierpi? Nie bądźmy skoncentrowani na sobie. Kochani, przyjrzyjmy się, nawet w cierpieniu słabości, przyjrzyjmy się, jak żyją inni. I zobaczycie, że jeśli w tym swoim cierpieniu pójdziecie i pomożecie innym, to będzie to piorunujący efekt. Ci inni będą zbudowani. A wy zapomnicie, że wam się coś dzieje. To jest najlepszy sposób. Nie ma lepszego. A Pan Bóg i tak się wszystkim zaopiekuje i o wszystko się zatroszczy. Powiecie na to amen? Pięknie. A ta kartka do mnie wróci? Ja nie zapomniałem o tej kartce. Pusta? Jak pusta, to nie będę jej czytał, bo po co? Nie ma co czytać. Ale w ten sposób daliście świadectwo, że Pan Bóg mówi prawdę. To żeście sobie narobili.